Dobra, chyba nam questa zaznaczyło automatycznie. Partiatik! Live! Ja. Wiecie co? Najpierw pójdę do Oda, a potem pójdę chyba do Abigail. Po wróżbę. No, zarobiłem na nim 600. W sensie nie 600, no bo połowę sam wsadziłem, to ile? 400, tak? Nie, co? 500? Nie. Ale straciłem 100. 400. Jak dorosnę, będę barmanką. Tak. Jak dożyjesz. Dobra. Zabieracie rodzicom dzieci i szkodzicie je na dzieci. Przeklęte elfy! Wiewiórki znowu... Nie wiem, w której chacie, widzowie. Nie wiem, w której chacie były te gule. To jest problem. Chyba gdzieś tu u góry, ale nie pamiętam gdzie. Tu i tu. Nie, czekaj, czy to jest to? Zbierzmy te rzeczy. Kurde. Beczka. Gdzie jest mój kot? Podobno bestia jest tak straszna, że można narobić w gacie. Ptaku. Ptaku. Dobra, zbieramy co się da. Wiedźmin. Zbieracz. Dobra, to jest chyba to, co mieliśmy przyjść. Hazardzik delikatny wleci. Pytaj. Jasne. Bo on kazał nam obcych sprawdzać. Nie interesuje mnie nic. Ja pierdziele, dziękuję. David dał na Goliborda 75 zł. Dzięki. Od jakiegoś czasu choruję na depresję i generalnie dzięki twoim streamom udało mi się roześmiać i jakoś przetrwać ostatnie dni. Dziękuję, że jesteś. Dziękuję bardzo, widzu. Mam nadzieję, że będzie lepiej. To ten wiedźmin, on jest tym pomagaczem. Ja se reaguję i gram. Dziękuję bardzo. To twoja zasługa lub Geralta, widzu. Dobra. Przysłał mnie wielebny. Dziękuję ci bardzo. Czym mogę ci pomóc? Wielebny zawsze o nas myśli. Dzięki, Sokolosio. Wiem, czego chcę. 17 lat. Problem z ogrodem. Nie jestem ogrodnikiem. Pozwól mi pan skończyć, panie Gerwant. Jakiś czas temu dziwne rośliny wyrosły w moim ogrodzie. Te co? Rośliny są żywe. Dopóki były małe, były całkiem pożyteczne. Jadły krety i owady. W takim razie gdzie leży problem? Teraz są ogromne. Wielkie jak człowiek z ogromnymi gałęziami. Na szczęście za dnia się zakopują. Ale nawet wtedy boję się podejść. Czekaj, chodzi o te gule, co były już wcześniej? Bo one się zakopywały.
O! Zobaczę, co się da zrobić. Ale będzie ci to kosztowało 120 orenów. Mogę zapłacić 50. Panie Gerwant, wypijmy na pochybę zielsku. Jak? Co ty pieprzysz? 50? Nie mogę się ten? 120, ani orena mniej. Na pochybel. 70 orenów za dwa chwasty to i tak zdzierstwo. Mówiłem 120. Żyć jakoś muszę, jeść, coś wypić, a właśnie zdrowie. 80 to moja ostateczna cena. 80 już. Coraz lepiej. Moja strata. Niech będzie 100. Stoi! Jeszcze rozchodniacz. Kurde, nie, bo już ledwo chodzę. Już patrzę ledwo. Co się dzieje? O kurde, ty. To są te z jaskini. Straszliwie to jest tanki, ja pierdzielę. I gnie, zaraz przetestuję. Cześć, ostatnimi czasy choruję na impotencję i dzięki twoim streamom jak na ciebie patrzę, to w końcu mi stoi indywał. Dzięki, że jesteś Sparta. Dzięki. Nie ma za co. Ty! Ja pierdzielę w dupę. Geralt, ty się nadajesz. No nie jest silny, nie mogę ich lać, nie trafię. Rozpieprzony ten Geralt jest. Napije się tego. No ile on pije? Puch, HP już! Nie no kurde! Poczekamy, aż się zrespi. Ile HP przychodzi? O, szybko. 'O silnym nie trafia, Geralt. Ślepota. Ile on taki pijany jest? Ty, mogłem wziąć tego buffa jednak na alkoholika. Silny spróbuję. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Kurde, dziękuję. Wiecie, chcę kurwa złapać. No co, zobacz, że uniki robi. Dziadu pieprzony. Dziękuję bardzo. Ale silny dużo trafia, nawet jak uniki robi. Nie wiem, czy bardziej i tak nie opłaca. Dziękuję bardzo za dotację. No. Nie ma nic, sam tego drop był. Więc zgadza, że bokiem lepiej. Ty, rzeczywiście jest lepiej. Abuserzy w każdej grze. Nawet w Wieśku 1. Ja. Pierdziele. Abuzowanie wieśka jeden w dupę. Nie wiem, czy mam. Co? Wybiłem potwory z ogrodu. Płać.
O co wam chodzi, panie Gerwant? Chcecie wasze 80 urenów? Ej! Umowa była na 100. Nie wydaje mi się. Mimo, że krzynę wypiliśmy, pamięć mnie nie zawodzi. Nie przeginaj. Już, już! To wasze. Wyście szaleni są. Mówiłem nie iść nocą w pijanym widzie potwory ubijać, ale się uparliście. Kościno. Boję się was, panie Gerwant. Oj, ludzie, nigdy się nie zmienicie. Głowę za was nadstawiam i jeszcze mnie oszukać chcecie. A, nieważne. Nie zapomnij powiedzieć wielebnemu, że ci pomogłem. Czekajcie. No mu... Na razie. A to daje expa? Nie wiem. A, mamy już nowy. Jesteś żołnierzem? Nie jestem. Co wam do tego? Zauważyłem zbroję. Należała do mojego brata. Walczył pod Brenną i w kilku innych bitwach. Nie lubię wojskowych. Poza moim bratem, rzecz jasna. Spokojnie. Nie jestem żołnierzem. No mówże! Są w okolicy jakieś potwory? Czasem w nocy słychać okropne wycia od strony wioski. Aż mleko od nich kwaśnieje. Zauważyłeś jeszcze coś niezwykłego? Razu jednego mgła pod zajazdem była straszna i drogę zmyliłem. Doszedłem aż pod chałupę wiedźmy i zobaczyłem tam wielką bestię wgapioną w jej okna. Powiedz to jednak mi coś więcej. Z jej winy? Kto by się tam przyglądał, panie? Ja mnie wiedźmin. W strachu, żem ruszył z powrotem. Mało nóg nie połamał, ale tęgie było bydle, niby koń. I dymiło. I skrzyło, jakby z pieca. Na razie. No mówże! Mówię, mówię, gramy. 6, 5, 4. Ja pierdzie, ale wejdzie głęboko, wejdzie głęboko. Co? Sus. Nie, 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 nie. Kurde, szmato! Sześć, sześć, cztery, cztery. No, taksa. Lepsze to niż nic jak poprzednim. No to... Jak on tym rzucił płasko, że trójka... Przecież... No przecież to jest oszustwo! Trójkę ma, no ja pierdzielę, trójkę ma dwójkową. Głupia szmato pieprzona, oszuście, złodzieju, karakanie. Pięć, ty jest? Pięć, cztery, trzy, dobra. 87, no, dobrze. Czyli to nie ma sensu wczytywać, bo oni i tak grają za więcej. Tak, legal, no. Lepiej tak. Pierwsza ciepła, reszta już lodowata. Trójeczka. O kurde, to on ma trójkę. Dobra, próbujemy trójkę. Jest! Full! Nice! Nie, proszę. Dobra, win. Ej! Ale to na ze... Nie, dobra, plus stuwa. Gramy dalej. Nie pieprzymy się. Czekajcie, co tu jest fajnego. Remis będzie.
trójka, proszę, proszę. Jest, dobrze. Tylko, że on też może mieć to samo nawet. Ja pi... Nie no, w dupę, ty szmato pieprzona. 5, 6, 5, 4. Dawaj, podbijaj, podbijaj, podbijaj. Ole, Boże, jak się toczyła chamsko. Nie, no kurde, no. No i na zero jesteśmy po trzech grach. Dobra, trójeczka na start. Podbijaj, pecie pieprzony. Kurde, co jak poza ekranem mi się kliknęło. O, dobrze. Ty, myszka na tej grze może poza ekran wyjechać. Okej, okay, full. To już chyba szans nie ma, nie? Dobra. Sześć, cztery, cztery. I co? Sześć, pięć, cztery, trzy. Kurde. Luj, riski lecimy, widzowie, lecimy riski. Dwa, dwa. Ja pierdzielę, żeś rzucił jak szmata. I tak by nic nie dało. Bo on miał cztery trójki. 6, 5, 4, 3. Kurde. Ale gówno. Trójeczka szóstek. Nie wierzę. Nie wierzę, no w dupę nie wytrzymam. Przecież ten chłop gra jak porypany. 5, 5, 5. Ja prawie to samo mam, by wyrzucić. Zesrał się, już jesteśmy na minus, bo się zesrał. 0-1 chyba, no. Jak Wasia sinie. Ty, mamy to samo? Ja pierdzielę, mamy to samo. Mogłem nie rzucać. No to samo wypadło, co miałem. No ty szmato! No nie wytrzymam! Jakie to jest oszustwo w dupę! 2, 2, 2, 5, 4. Nie wejdzie. Nie możesz się teraz poddać. Największa wygrana czeka tuż za rogiem. Musimy się odegrać. Nie wytrzymam. W dupę nie wytrzymam. Jest. W końcu. Jesteśmy na plus 100 po 4 grach. Plus 100 po 4 grach. 3, 2, 2. Kurde gówno. Gówniane, straszna. Straszna słabizna. Dobra, full. Dobrze jest. Dobry start. Nie wytrzymam. Ja pierdzi... Nie. No przecież to się nie dzieje. No przecież to jest oszustwo. 5, 5, 5, 4, 4. No. Taka ręka i co on będzie miał? Same te?
Nie wejdzie, nie wejdzie nawet. Nie wejdzie. Wszedł. Dawaj, śmieciu. 5, 5, 1, 1, 2. 6, 6. Dobra, dobry start. Tylko, że on ma łatwiej. Ja muszę chyba... Kurde, nie wiem, bo on trójkę wyrzuci i pewnie przegramy. Może przerzucić to? Nie, bo wtedy parą samą wygra. Ja pierdziele, nice. Uff, nice. Plus około 200. No i się zesrał. Dobra. Szybki mamy ból. Działa wtedy, gdy przeciwnik ma poniżej 25% żywotności. Weźmy. Grupowy może, bo są w grupie, to ja jestem dead zawsze. Trzema przeciwnikami, ja. Dobra. Wstajemy. Do roboty. Ty, gdzie on poszedł? Ty, wcięło go. Myślałem, że on tu zawsze siedzi. Co jest? Ta psina wygląda, jakby czegoś szukała. Uważaj na kolce Echinopsa, psino. Co się dzieje? Czego tak pilnujesz? Zresztą nieważne, ja cię też nie lubię. Co się odpieprza? No. Gramy dalej! Co to jest? Ej, w ogóle quest się wykonał na grę pokera? Bo nie patrz... Nie, no w dupę, trójka. Co za w dupę szmata. 6, 5, 4, 3. Ja pierdzielę, no nie wyrobię. Jest po grze. Jest po grze. Już jesteśmy na zero. Dobra, tylko to nas uratuje. Dwójeczka, 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 dwójeczka. Przecież ktoś podkręcił kość. Magnes jest pod tym. Witam, Hamster. Jesteśmy na zero. Po zagraniu 6 gier jesteśmy na zero. Ja pierdzielę. Przecież to jest tupa. To jest unfire. Nie, no i on wypuści pewnie trójkę. No nie mogę. No, no oczywiście. Trójka jest mega potężna. Tu trzeba, wydaje mi się, że lepiej grać pod trójki niż dwie pary. Że w ogóle skipować każdą rundę, co są dwie pary, tylko trójki grać.
Szmato, close. Bardzo close to było. 6, 6, 2, 2. Skipuję te dwójki, w dupie mam. Dosłownie to samo mamy. Nie, czy to jest... Jak? On pewnie tylko też to zresetuje. Ja pierdzielę, no przecież to jest oszustwo, no. Oczywiście, 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 szmato pieprzona, no nie wytrzymam. Nie wytrzymam. Przegram wszystko. Gram tylko pod trójki, gram tylko pod trójeczki. Których nigdy nie ma. Nice, ty full. Nie roluje. Co, no ma nic, parę. Dziadek, bo ty musisz lekko dmuchnąć, wtedy lepiej kości się kręcą. Masz rację chyba, no. Jeszcze szma... Nie! Jak to jest możliwe? Ja pierdolę, nie wytrzymam. Nie wytrzymam, w dupę nie wytrzymam. Nie wytrzymam. To nie jest losowe, w dupę, to nie jest losowe. Ja już prawie mam zero, jestem na minus ponad 1000. No to teraz się odgrywamy, powaga. Powaga. 5, 5, 5, 6, 6. 4, okej. Okay. Nie wierzę w to. Nie wierzę, no w dupę nie wierzę. No mam piątki, on ma szóstki. Jak to lata, widziałeś to? Magnes jest. Nie wierzę! Ja pierdzie! Wczytuję to, wczytuję to gówno. 5, 4, 3. Nie wierzę, co on ma. Czytujemy. Proszę, dwie jedynki. Ale gówno w dupę. I on terapii. Same szóstki wyrzuci pewnie. Oczywiście, oczywiście. Szmato. Nie, pieprzę to. Pieprzę twoje zasady, wczytuję to. Ja pierdzielę, nie wytrzymam. Przecież to nie jest losowe. Gdyby to było losowe, nie wczytywałbym. Ale to nie jest losowe. To nie jest losowe. To w dupę nie jest losowe. Pieprzone gówno oszukane. Szmaciane. Gramy dalej. Będę dmuchał. 6, 5, 4, 2, 1. Do dupy. Serio? Podbije, dobrze. To jest dobre, bo on podbije. Szóstka, 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 szóstka. Dobra, okej, okay, okej. Okay. Trójeczka jest, trójeczka jest. To niemożliwe. To jest niemożliwe.
5. Nie wierzę. Nie wierzę w dupę, co się dzieje? Pieprze w dupę, siedzimy tu do 5 nad ranem. Sześć, sześć, trzy, trzy. Rolować te trójki? Roluję te trójki. Bo on wypuści trójeczkę. Ja pierdzielę, w dupę przegrana. Przypomnę, że hazard to pasja, a nie uzależnienie. I on teraz 5 szóstek. On wyrzuci 5 szóstek, oglądaj. 5 szóstek wyrzuci. Nie, poddał się. Weekend. 6-6. Mogę przestać, kiedy tylko chcę, ale po prostu nie chcę przestać. Zgadza się. Nie, ja serio będę dmuchał pod kość. Muszę dmuchać pod kość, bo źle lecą, straszliwie. No okej, okay, para, dobra. Czyli oddaję dmuchanie. Nice, dobra, dmucham teraz, co gram. Chyba, że przegram. No, dobra, dmuchanie jest tak OP. Ej, szczerze, powinni zakazać dmuchania w ligach europejskich. O, ale dmuchanie oddaje, Boże. Ej, ta gra ma wykrywa dmuchanie. Kurde! Gówno. Dobra, i ta Queen. No klika mi poza tym. A, ty chyba się wyczerpał w szczęście i... Gówno, para, no. To przegrane, bo on ma lepsze pary. Ty widziałeś to? Ale on musiał dmuchnąć. To nie jest losowe, to jest po prostu niemożliwe, że to jest losowe. To po prostu jest niemożliwe. Nie dmuchałem i się spieprzyło. Co, czaj, to? Oczywiście, przegrano. Nigdy nie przestaniemy grać. 5, 4, 3, 2. Gówno. Symulator gry w kości i luj. Dmuchaj, nie daje, oszukują. Dosłownie zostaliśmy widzowie oszukani. No zobacz, co się dzieje. Zobacz, co się w dupę dzieje, ty. To samo wypadło na mnie. Nie, to jest oszustwo w dupę. Ty, jest. Nice. To co, czas wypieprzyć
4 szóstki? Czy 5? 5 szóstek, da, zobacz to. Nie, nie, przecież to jest w dupę nierealne. To jest niemożliwe. To nie jest losowe, no niemożliwe to jest. Podniósł z ziemi. O, nice. Ładny start. Same piątki. Blisko. Blisko samych piątek. Śmieć w dupę. 3, 3, 3. Nice. 4, 4. Ej, to jest bug? A my jesteśmy na zero! Tyle gramy, jesteśmy na zero! Co jest? No zobacz. Czekaj, przecież on nie miał dwóch par. On nie miał dwóch par. 6, 6? Słabo. Słaby start. O Boże. Słaby start, widzowie, słaby start. No dobra, jest trójka, jest trójka. Jest street, przegrałem streetem. Nice! Co jest w dupę, ty? Chłop ma nieskończoną ilość pieniędzy. 6, 6. Ej, wydaje mi się, że tu rzeczywiście tylko po trójki się opłaca grać. Nic in... Proszę, dwie szóstki, proszę. Prawie. Ale mamy 5. A nie, bo on wyrzuci szóstkę, no tam. Para. Ja pierdzielę, parę wypieprzył, śmietuch. Skipuję tam parę drugą. No i tak ma trójkę. Ja pierdzielę, w dupie jesteśmy. Ale gówno, on pewnie wyrzuci dwójkę, no śmieć. Ja pierdzielę, no przecież to jest niemożliwe, no. To jest po prostu niemożliwe, to nie jest losowe, tu jest ustawione, żeby przegrywać ciągle. Dobra, na szczęście mam drugą trójkę, ale jakbym nie miał, dwójkę mi przeskoczyło, no. Do dupy, dwie pary, to jest takie gówno. Nie powinna być trójka mocniejsza niż dwie pary według mnie, bo to są trzy kości na cztery i luj. Mam to w dupie. Mam to w dupie. Ja pierdzielę i znowu na minus, nie wytrzymam. Ja pierdzielę, Boże w dupę, co się dzieje? Ja pierdzielę, pomóżcie mi. Nic. Ale gówno.
Ty, nie wierzę, wygraliśmy parą. 5-5-5? 3-3. Kurde, może nie rolować, co? Luj, nie rolujemy, zostawmy. Wakacje z kośćmi, a nie z Wiedźminem, no tak. Kościane wakacje, luj. Na mórze! Rolować? Słuchaj, jak będzie miał trójkę... Ma fula, jo pierdzielo. To i tak jest luz. Bo ja bym musiał to zrolować, żeby wygrać. Bo trójka to... Ja pierdzielę w dupę. Co ja robię? Co ja robię? Proszę, daj szóstkę. Trójeczka. Proszę, proszę. Nie. Parę ma. Parę szóst... Proszę, szóstka, błagam. No nie mogę i on szóstkę wypieprzy. No śmieciu, ty pieprzony. Ole gra moc. To jest gra o wszystko. To jest gra o losy świata. 6, 5, 4, 3, 2. Nie. Trójkę ma, nic. Była szóstka. Była szóstka. Była szóstka. Była szóstka. Widzowie, to się da wygrać? Czy to jest tak specjalnie, że trzeba jakiegoś skilla dodać? Nie wierzę, no. Pierdziele, piękne, piękne. Jak on rzuca tak, jak z pikaczki rzucał Geralt? Ty w dupę mam na ciebie, na ten twój szary łeb. No rzucaj kością tak, żeby wygrać. Śmieciu, no on rzuca kością płasko i widać od razu, co będzie, no. Gówno głupie. No to samo mamy, ja. I pewnie jeden wypadł. Szóstka. Czwórka. Ja o tym... Mam dość tego, widzowie. No przecież to jest oszustwo. To jest oszustwo. Mały street! Mały street! No mówże trudniejszy niż Radan. 6, 5, 4, 3, 2? Nie! Wyrzuć już tą dwójkę. Mam... Nie. Pieprzę to w dupę. Idę stąd. Nie, no ja... Laścik w kości. Trzeba odegrać co swoje. Laścik w kości. Laścik w kości. Już dwa razy się na nim wyzerowałem. Dwa razy się na nim wyzerowałem. Czy ty to rozumiesz? Dwa razy wyzerowany na brudzie.
To jest nierealne. To jest po prostu w dupę nierealne. To jest tak bardzo oszukane. O. 6-6. Iluj. 90% kościarzy poddaje się przed wielką wygraną. Ale ja już dwa razy się wyzerowałem. O. Nie ma czegoś takiego chyba jak wielka wygrana. Co? Przecież... Ja pierdziele, za mało miał. Czwórka, czwórka. A czy piątka? 6, 6, 6. Pieprzę w dupę tę grę, naprawdę. No przecież to jest niemożliwe, żeby tu coś ugrać. Ja pierdziele. No i co mi po trzech piątkach teraz? Czekaj, dwie dwójki. Proszę. Nie. No! Ja to pierwsze. Nie, ja mam dość. Przecież to już było oszustwo. Idę stąd. To już jest przesada. Ja pierdzielę. Czyli już wykonany ten quest jest. Ja naprawdę mam tego dość. To już było oszustwo. Widzieliście to. To już dosłownie było oszustwo. Tu nawet nie ma nic do powiedzenia więcej. Poza tym, że to był skam. No chłop miał trójkę. Tam nawet szóstki nie było. I nagle tak podkręcił kość, że szóstka wypadła. Pieprzę tego Big Wina w dupie, to oszukana gra. Siedzimy od pół godziny i przegrywamy. Dwa razy się wyzerowaliśmy. To jest takie oszustwo pieprzone. To jest takie oszustwo. W dupę. Pieprzę to. Te kości to jest skam. Nie. Pieprzę. Gdzie ja miałem tego questa? Wielka wygrana była. Gówno było. Gówno. Gówno. Było gówno. Naprawdę, no to już po prostu było oszustwo to ostatnie. To było po prostu oszustwo. Czego chcesz? Ty, no trzeba coś by sprzedać. Czy nie? A właśnie, musimy książki sprzedać. Czego chcesz? Przyniosłem płatki białego mirtu. Świetnie. Teraz przyrządzimy z nich miksturę. Jak się ją robi? Interesują cię wiedźmie tajemnice, co? Jeśli przyrzekniesz, że nikomu nie przekażesz tej wiedzy, zdradzę ci sekret. O. Przyrzekam. Słuchaj więc uważnie. Weź 2 uncje trupiego jadu. Zmieszaj je z garścią płatków białego mirtu. Wymów swoje imię w spak. Zakręć się 3 razy przez lewe ramię. Spluń w ogień. Co? Zamieszaj ponownie. Strasznie to skomplikowane. Wiedziałam, że żaden mężczyzna nie zrozumie wiedźmiej magii. Daj mi chwilę na przygotowanie mikstury. Do zobaczenia. Czemu ona kłamie? Dobra, to pójdę do miasta, czy tam do wsi. Do Zoltana. Jak nie mogę wygrać z grubym, to wygram z krasnoludem. Iluj. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria!